Witamy sprinterzy.com, jest z nami Madzia Stefanowicz, dzisiejsza zwyciężczyni, dzisiejsza mistrzyni Polski w biegu na 60 metrów juniorek młodszych. Czas 7.61 i to jest życiówka poprawiona, o ile się nie mylę, o 20 parę setnych. Z tamtego sezonu 30 setnych. 30 setnych aż, a więc bardzo duży progres. Nie będę może się pytał, czy się spodziewałaś takiego wyniku, ale jak do tego doszedłaś w cyklu przygotowawczym? Jak wyglądały twoje przygotowania do tego sezonu? Znaczy, we wrześniu całkowicie zmienił mu się trener, ponieważ poprzedni trener został wiceministrem sportu i zaczęłam trenować z nowym trenerem i przygotował mnie najwidoczniej bardzo dobrze do tych halowych mistrzostw Polski, z czego jestem bardzo zadowolona. Zaczęłam sezon z rekordem życiowym, który był 7,77. Jestem zadowolona mega. Dzisiaj ten czas poprawiłaś jeszcze w stosunku do Ostrawy o 400. No i jak opowiedz, jak wyglądał ten bieg finałowy, jeżeli chodzi o technikę, wyjście z bloku, czas reakcji, były jakieś elementy, gdzie coś nie zagrało? Znaczy, reakcja startowa była na pewno lepsza niż w eliminacjach, bo było 129, a w eliminacjach 174, jak się nie mylę. I generalnie w porządku mi się biegło. Generalnie w porządku, dobrze. Jeżeli chodzi o dystans 100 metrów, to twoja życiówka 12 sekund 20 setnych. I tutaj teraz, który dystans oceniłabyś lepiej z twojej perspektywy? Lepiej się biega 100 czy 60 metrów? Lepiej szybciej czy lepiej? 60, ale chyba wolę 100, nie wiem. Jakie oczekiwania na ten sezon, jeżeli chodzi o imprezy? Znaczy, chciałabym się dostać na Mistrzostwa Świata juniorów młodszych. Taki cel mały to jest, no i zobaczymy, jak pójdzie. Mistrzostwa Świata w Nairobi, tak? Nie, tak, w tym roku, tak. Dobrze, powiedz nam jeszcze o swoich treningach. Jak to wygląda? Ile razy w tygodniu trenujesz? Bawisz się ciężarami, więcej szybkości, więcej wytrzymałości? Chodzę do szkoły sportowej, do szkoły mistrzostwa sportowego. Treningi mam codziennie. W soboty też, czyli 6 razy w tygodniu. No i generalnie zwiększyła mi się siłka, większe ciężary. Nowe ćwiczenia różne, a tak to. Coś taki nakład szczególnie jest, nie wiem, na siłę biegacie więcej w tygodniu, czy może więcej stawiacie na skoczność, siłę? Biegamy generalnie w środy i piątki, takie mocniejsze. Mocniejsze, a takie długie, krótkie? Na przykład z jakiejś setki, jakieś szybkość 30 metrów, coś takiego. Dobra, a biegasz jeszcze 200 metrów? Próbujesz swoich sił na mistrzostwach? Znaczy, ostatni start 22 w Toruniu miałam, to poprawiłam życiówkę 25.03. Rok temu było 25.42. Jestem zadowolona. Dobrze, powiedz nam jeszcze, jak się nazywa twój obecny trener i ten przeszły? Obecny to jest Krzysztof Kotuła, a wcześniejszy to jest trener Jan Widera. Jan Widera. No tu znamy obu trenerów, pozdrawiamy ich bardzo serdecznie. No i życzymy ci samych sukcesów w nadchodzącym, znaczy nie w nadchodzącym, w trwającym wciąż roku, a w nadchodzącym sezonie. Dziękuję bardzo.